Cześć, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry Star Wars Jedi Ocalały wyruszymy na poszukiwania żyroskopu. W piwnicy Greeza znajduje się zapasowy żyroskop, ale kto wie, co jeszcze czeka Cala na dole. No, jestem bardzo ciekaw, biorąc pod uwagę, że Grease zapowiadał, że nie posprzątał tam już od dawna. Szkodniki, ha? Coś jeszcze? Zawsze jest coś jeszcze, młody. I o to chodzi. Lepiej się pośpiesz. Nie wiem, czy już ostatnio to mówił? Ja tu wszystkiego przypilnuję. Ale jak tylko pojawiła się opcja, żeby choć chwilkę z Greezem pogadać, to oczywiście z tej opcji skorzystałem. No dobra, będziemy na bieżąco sprawdzać. Zmieńmy może jeszcze kolorki naszego wyposażenia. Teraz jest taki mały powrót do przeszłości, no bo ten strój złomiarz to właśnie jeden ze strojów znanych z poprzedniej odsłony. A kolorki na bieżąco sobie oczywiście zmieniam, żeby wam prezentować. Trochę tu ciemno. A nawet bardzo. Oczywiście miecz świetlny rozświetla drogę, ale nie zawsze mogę sobie swobodnie biegać. Chociaż jak już raz wyciągniemy, to później utrzymujemy. Stare tunele przemytnicze, co? Grease zawsze chował jakieś asy w rękawie. Szczerze, muszę sprawdzić na dole. A, nic ciekawego. Ale nie mogę sobie odmówić, bo gdyby się okazało, że jest tam coś, co BD-1 może zeskanować, to szkoda by było to ominąć. Ciekawe. Oj. Nie wiem, czy to był bagniak, czy coś innego? Przez ułamek sekundy zauważyłem. Ta? Znalazłeś coś? No, tutaj się nie wydostaniemy na pewno. Jeden z wielu tuneli wydrążonych pod salunem Pyluny. Bliskość lądowiska sprawia, że są idealne do przemycania towarów z kantyny i do niej, z dala od wścibskich i ciekawskich oczu. A w ogóle jedna sprawa jeszcze mnie zastanawia. Imperium Galaktyczne. Ostatnio mi tutaj pisaliście, że nie pokazałem tego wpisu na temat dziewiątej siostry. Więc to teraz nadrabiam. I ruszam dalej. Oho, znowu kurczę. Zielona bariera. Ciekawe, kiedy się doczekam jakiejś umiejętności. Uff, auć! Oj, biedaczysko. Bagniaki. To one wystraszyły Greeza? Milutki jesteś. To ty straszyłeś Greeza? Cześć, mały. O, i nawet jest trofeum za pogłaskanie bagniaczka. Super. No ale, a dobra, tu jest przejście. No cóż, może to jest jakiś znak, że już wkrótce będziemy w stanie przechodzić przez to? No chodź. A co tam, nie zaszkodzi pogłaskać dwa razy z rzędu? Milusie są te bagniaki, trzeba przyznać. No ale ruszamy. Lepiej wolę wyciągnąć ten miecz świetny, zawsze to więcej zobaczymy wtedy. Nawet w tych ciemnych zakamarkach. Oho! Mamy towarzystwo. To od razu bym zaatakował. Tak jest. Jeszcze. Dobrze. Oj, jeszcze jeden. Czekam. Kurczę. Akurat w złym momencie wykonałem ten blok, liczyłem. Okej. Okay. Liczyłem, że się uda to zrobić tak, żeby wykonać ripostę. Pożerak, proszę bardzo. Szybkie i zwinne pożeraki to gatunek rodzimy dla Kobo, który nauczył się z nieubłaganą skutecznością tropić ofiarę i zapędzać ją w kozi róg. Moc potrafi przerwać ich nieprzewidywalne ruchy. No właśnie. Przynajmniej na razie ciężko mi było przewidzieć, kiedy akurat zaatakuję. Ale wykorzystanie mocy to zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jezu, no serio? Znowu ty? Szczerze? Przydałoby się w końcu trochę też powalczyć tą pierwszą postawą, bo tak zaniedbałem ją trochę. Ale jestem zachwycony tą aktualną. Co
co my tu mamy tym razem? Dodatkowy punkt umiejętności, bardzo dobrze. Lećmy dalej. W sumie to przy tej postawie mamy dwa miecze świetlne, więc podejrzewam, że i więcej światła one wydzielają. Jeszcze. Okej. Po ścianie i na drugą stronę. Kurde, ale muszę tutaj naprawdę uważać. Ostrożnie, mały. Te tunele od dawna nie były używane. Szczerze, już myślałem, że znowu mnie coś atakuje, ale nie. Coś tu się tylko zawaliło. Okej, tam przejdziemy. Jeszcze tak rozejrzę się ten raz, żeby upewnić się, czy czegoś nie ominąłem, ale mam nadzieję, że nie. Zakurzone i opuszczone. No jest tutaj znowu trochę więcej do eksplorowania, co? A, to jesteśmy po drugiej stronie. Więcej złomu, co? To w stylu Griza. Pozbieraj czyjeś rupiecie i dodaj więcej rupieci. I nic więcej? Nie dostaniemy nawet żadnego wpisu na ten temat, o dziwo? Aż muszę się upewnić, ale faktycznie. No cóż, tak czy siak tędy nie przejdziemy, ale Gris najwyraźniej lubi zbierać mniejsze lub większe śmieci. Z myślą zapewne, że a może kiedyś tam się przyda. Skąd ja to znam? Sam tak często robię, szczerze mówiąc, że zostawiam sobie w piwnicy rzeczy, które później się ostatecznie i tak nie przydają. Dobra. A tutaj? Niestety, zamknięte od drugiej strony, czyli to będzie jakiś skrót do odblokowania. I znowu coś do skanowania. Tutaj? Niech zgadnę. Więcej sprzętu poszukiwawczego? Czy na Kobo jest ktoś, kto nie wykopuje złomu? I patrzcie, tam też w przyszłości się dopiero dostaniemy. I najważniejsze, że na razie jest oznaczone na czerwono. Będziemy wiedzieli, jak to się zmieni. O to chodziło? No świetnie. A szczerze mówiąc, nawet się nie upewniłem, czy wszystko tam zabrałem. Mam nadzieję, że tak. Gdzie jest Billy? Okej. Zamiast myśleć, lepiej działać, nie? Im wcześniej dotrzemy do Griza, tym szybciej. Lepiej to sprawdźmy. Kurde. Co to za miejsce? Najważniejsze, że mamy żyroskop. No i teraz tylko zanieść do Griza. Kal znalazł zapasowy żyroskop, teraz musi tylko wrócić do salonu. Ostatecznie, nawet jeśli coś tam pozostawiliśmy... A, mogę nawet się tam dostać z powrotem. Chociaż nie. Chyba jestem troszeczkę jednak za nisko, no ale nieistotne. Kiedyś tam jeszcze wrócimy na pewno. Tak czy siak są tam te przejścia zablokowane, więc będę musiał tam wrócić, żeby grę na 100% ukończyć. Zawalone przejście. Odpoczynek poprosimy. A co do umiejętności, czy ja chcę teraz coś sobie znowu odblokować za ten jeden punkcik, czy jednak pozbierać dwa punkty? To jest, kurczę, dobre pytanie. Automatyczne unikanie zbliżających się ataków w zwarciu? Aha, coś takiego. Czy ja wiem? Czy jest to aż tak godne uwagi? Tutaj do tego podwójnego ostrza, ale my mamy podwójny chwyt. Skupione parowanie. Wyzwolone cięcia. Kurczę, no tyle rzeczy kusi tutaj zawsze. I sam nie wiem. Jeszcze tak tutaj patrzę. Ewentualnie to zaćmienie umysłu ulepszone. Może to jest jakieś wyjście? Nie, myślę, że poczekamy na dwa punkty. Tak będzie rozsądniej.
a wtedy to już pomyślimy. Czy na przykład zainwestować w zwiększone zdrowie, czy coś innego? Trochę przypomina mi to tereny szkoleniowe Jedi, ale wygląda trochę inaczej. Starzej. No jak tak teraz na to patrzę, to może faktycznie coś w tym jest? W poprzedniej części mieliśmy okazję widzieć, jak Cal się szkoli. Jeszcze w młodym wieku oczywiście. Mieliśmy dostęp do takich retrospekcji. Dużo się wtedy o Calu można było dowiedzieć. A tutaj pewnie będzie podobnie. Bardzo istotne wtedy było to wszystko, co jest związane z Jarro Tapalem, czyli mistrzem Cala. Co to za miejsce? A mieliśmy udać się tylko po żyroskop, co? Katastrofa. Przez dach przebiły się ogromne masy skalne, które następnie uderzyły w to podziemne sanktuarium, co sugeruje intensywną aktywność sejsmiczną na powierzchni. No proszę. Tutaj jeszcze coś ciekawego. Chyba niespecjalnie. No dobra, to lecimy dalej. Oj, coraz bardziej mnie to wszystko ciekawi. To miejsce wciąż ma zasilanie. Zobaczmy, czy możemy włączyć światło. No na pewno nie w taki sposób. Ciekawe. O, tu coś jest. A to co? Nieźle. Myślisz, że możemy po tym iść? Nie ma wyjścia, musimy sprawdzić. Co my tu mamy? Ostrożnie, BD. Przybyłam najszybciej jak mogłam, mistrzyni. Przykro mi, że do tego doszło. Czy to wykasowanie pamięci? Nie. Rada nie wymaga takiej akcji. Więc przynajmniej będę cię pamiętać. Jestem gotowa. Jak się nazywasz, droidzie? Jestem ZNA4. Czy mogę służyć zakonowi? Z. Powiedz, jak przebyć otchłań Kobo? Nie mam takiej informacji w moich bankach pamięci. Mistrzyni Kree? Jesteś świadoma, że Republika wydała rozkaz pełnej ewakuacji? Tak. Dlatego mam dla ciebie bardzo ważne zadanie, Zee. Weź to. Klucz kalibracyjny? Ależ świetny model! Użyj go, by otworzyć węzeł w lesie. Zejdź pod ziemię, nie zatrzymuj się. To rozkaz Z. Nie pójdziesz ze mną? Nie. W węźle jest klucz do Tanaloru. Pospiesz się, Z. Albo przepadnie na zawsze. Niech moc będzie z tobą. To jest ten droid. Ten droid siedział tu chyba od setek lat. Okej. Dzień dobry. A może wieczór? Coś jest nie tak. Nazywasz się Zee? Tak, zgadza się. Skąd wie... nie! Jestem uwięziona. Uwięziona od... Ile minęło czasu?
Jestem Cal, a to Bidi. Pomożemy ci. Miło was poznać. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Coś wykombinujemy. Kurczę. Nowe postacie, nowe wątki. Z to droid z ery Wielkiej Republiki, który otrzymał od mistrzyni Jedi Santari Kree zadanie, aby odzyskać klucz do Tanaloru. Od razu polubiła Kala, chociaż kwestionuje jego niekonwencjonalny strój. No jeszcze się tych uwag nie doczekaliśmy, może to i dobrze. W każdym razie to nie wszystko. Wielka Republika była erą ekspansji i eksploracji. Jedi pomagali w odkrywaniu galaktyki i zachęcali mieszkańców planet, aby przyłączyli się do społeczności galaktycznej. Jednak niebezpieczeństwa czyhające na krawędzi poznania wciąż stanowiły ciągłe wyzwanie. No i jeszcze, gdy meteory przecinają niebo nad Kobo, Santari Kree zmusza Zee do odzyskania klucza do Tanaloru z leśnego węzła. Niedostrzegalnie dla Zee, mistrzyni Kree usuwa z banków pamięci droida całą wiedzę o tym, jak przebyć otchłań Kobo. Jaki to będzie miało wszystko związek z aktualnymi wydarzeniami? Przekonamy się. Na razie zajmijmy się uratowaniem Zee. Myślę, że już przy tym imieniu pozostaniemy. Mogę to zabrać z daleka? Na zakon! Jesteś Jedi! Czy to moje fotoreceptory zawodzą? Nie zawodzą, Zee. Zgadza się, jestem Jedi. Ale przecież nie jesteś odziany w stosowne szaty! Ja bardziej lubię poncho. Okej, czyli faktycznie się przyczepiła do naszego stroju? Najpierw sobie to odpaliłem, bo tutaj patrzcie, potrzebujemy dwóch tych kul zasilających. Może dalej znajdziemy jeszcze jedną. Zobaczymy. To do czego służy? Nic z tym nie zrobimy, przynajmniej na razie. Aha, to już chyba wiem. Użyj tych kul, żeby aktywować most. To pozwoli ci dosięgnąć panelu sterowania dźwigu. Chyba? Po tylu latach bezczynności trudno powiedzieć. Ten droid ma parę luźnych śrubek. Co to było? Powiedziałem... Trzymaj się, Zee. Przy tej wersji może lepiej zostać? Faktycznie. Dobra. A tutaj? To chyba dysk danych. O, wreszcie coś nowego. Proszę bardzo. Nadal nie wiemy, do czego się takie rzeczy przydadzą. A tutaj... To jest zablokowane? Tak, nie mogę przejść. Dobra, jakoś to odblokujemy. Prędzej czy później pewnie. A tymczasem... Na szczęście mogę tym rzucać, to dobrze. Z takich rzeczy technicznych warto dodać, że nagrywam ten odcinek wieczorem 2 maja. I to jest pierwszy odcinek nagrywany na nowym patchu, jaki został właśnie dzisiaj wypuszczony do konsolowych wersji gry. Patch miał m.in. poprawić wydajność. Na tę chwilę jest naprawdę dobrze, ale to też dlatego, że jestem w zamkniętych pomieszczeniach. Myślę, że takim prawdziwym testem wydajności będzie eksploracja otwartego terenu na planecie Kobo. Nie liczę, szczerze mówiąc, że jeden patch rozwiąże wszystkie problemy, ale oby jakaś już poprawka była widoczna. Brawo! Zaraz cię uwolnię, Zee. Nie spiesz się. Tkwię tutaj zaledwie od... jakiegoś czasu. Twoje imię nie widnieje w mojej bazie danych. Kiedy przeszedłeś próby? Nigdy. Zostałem pasowany na polu walki. A jakiż był powód tak rażącego naruszenia protokołu? To długa historia. Historia opowiedziana w Star Wars Jedi Upadły Zakon, oczywiście. Kiedy to Seer pasowała Kala na rycerza Jedi. Pamiętna scena, która zresztą też została zaprezentowana w tej retrospekcji, którą wam pokazywałem na samym początku tej serii. W pierwszym odcinku. Ale fajnie, że barwy Jedi zdobyliśmy, to będziemy mogli je sprawdzić kiedyś. Okej, mogę jeszcze wyżej? Chyba nie za bardzo.
Ale patrzcie, znowu to samo. Dobra. Zabieramy stąd. Tak czy siak, udało ci się! Podejdź tu! Chcę ci podziękować twarzą w twarz! No to super, że się udało. Pogadajmy. Dziękuję, Karl. Nie ma sprawy. A teraz, jeśli pozwolisz, już zbyt długo czekałam. Nie teraz, weź się w garść. Mogę zerknąć? Cóż, ja muszę przyznać, że faktycznie potrzebuję naprawy. Więc Zi, co to Tanalor? Planeta ukryta w otchłani Kobo. Jest tam świątynia Jedi. Bastion światła zakonu na galaktycznym pograniczu. Przynajmniej taką nadzieję wobec Tanaloru żywiła moja mistrzyni. To wystarczy. Tylko jak się stąd wydostać? No, mogę ci z tym pomóc. Czy to... było to... nie. A! Tak, chodźmy tędy. Za mną. Co ty tam, masz jakiegoś GPS-a, czy co? Ach, teraz widzę, gdzie jesteśmy. W komnacie medytacyjnej. Mistrzyni Kryza projektowała je do treningu Jedi. Pamiętam to, ale nie kojarzę, do czego służy. Mistrzyni Kree miała błyskotliwy umysł. Znasz ją, Karl? Niestety nie miałem przyjemności. To nic, ale myślę, że ona by cię polubiła. Może tak, może nie. Ale ja myślę... Muszę się stąd wydostać. Mam wielkie szczęście, że akurat się zjawiłeś. Tak, można tu utkwić na wieczność. O, nowy atut odporność, ciekawe. W każdym razie, ja myślę, że Tanalor to w takim razie będzie kolejna planeta, na którą się wybierzemy, albo jedna z kolejnych. Odkryto atut. W grze możesz znaleźć różne rodzaje atutów, które w znaczący sposób mogą zmienić rozgrywkę. Rozpoczynasz z trzema dostępnymi miejscami na atuty. W miarę rozwoju postaci można odblokować kolejne miejsca. Szczególnie potężne atuty mogą wymagać wielu miejsc. Atuty można w dowolnym momencie oglądać w sekcji atuty w menu zdolności. Aktualnie wykorzystywane atuty można zmienić w punktach medytacji. No dobra, to od razu sprawdźmy. Mamy atuty. Wskaźnik blokowania zostaje zwiększony. Co to konkretnie znaczy, że wskaźnik blokowania jest zwiększony? Bardziej skuteczne to blokowanie? Nie wiem. Kiedy blokujemy i obrywamy, to mniej wytrzymałości nam to zużywa? Być może. To co, lecimy dalej? Mam nadzieję, że w końcu znajdę kolejne atuty. Zi, ta planeta, którą wspominałaś. Jak ona wygląda? Tanalor? O, cóż za cudowne miejsce! Jak mam się tam dostać? Trzeba przebyć otchłań Kobo. To musi być wiedza, którą twoja mistrzyni usunęła z twoich banków pamięci. Och, musiała mieć swoje powody. No ciekawe. Zi się szybko z tym faktem pogodziła. Tak. Bez obaw. Jestem z tobą. Pomogę ci stanąć na nogi. Może i nie jesteś stosownie odziany, ale... teraz wiem na pewno, że jesteś Jedi. Chodźmy. Za chwilę przyjdę, Karl. Nie czekaj na mnie. Ależ dziwna zabudowa! O rety! Co to jest?
No właśnie tam wchodzimy. Może ci się spodoba również w środku. A propos stroju, to od razu zmieńmy sobie ponownie na inne kolorki. Nie tylko kurtkę, ale i koszulę. No i spodnie. Dobra, możemy wchodzić. Ciekawe co Gris na to. Bo chyba nie miał pojęcia, co tam się znajduje pod jego piwnicą. Nie jestem szpiegiem jeźdźców chaosu. Przyjaźnię się z Kalem Kestisem. Kałem ktoś tysiem? Słuchaj, kolego, już ci mówiłem, że szukasz w złej kantynie. Nie znam nikogo o nazwisku Kal Kestis. Hej, Gris. A ten Kal Kestis. Mam żyroskop. Dotarłeś. Dobrze cię widzieć. Gris Drytus, to jest Bołta Kuna. Był na Coruscant. Bez niego nie uszedłbym z życiem. O, no dobrze, miło mi cię poznać. Niestety obawiam się, że nie mam już żadnych wolnych łóżek. Chwileczkę. Znowu? Kal? Masz bardzo nieładny zwyczaj przygarniania przybłęd. Jestem Zien A4. Pokornie służę zakonowi Jedi. O, jeszcze jej nie powiedziałeś. Utknęła pod ziemią. Nie widziałem takiego modelu. Wygląda niemal jak antyk. Znalazłeś tam coś wartego kredyty? Kredyty? Ha! Kal, ocaliłeś mnie, ale muszę cię prosić o coś jeszcze. O, zaczyna się. Mistrzyni Santari kazała mi otworzyć węzeł w lesie, ale biorąc pod uwagę mój stan, nie mogę wykonać tego zadania. Proszę. Jeśli zawiodę, możemy na zawsze stracić klucz do Tanaloru. Momencik. Czy ty powiedziałaś Tanalor? Słyszałeś o nim? Tak, wśród poszukiwaczy krąży legenda o zaginionym świecie pełnym skarbów. Może to jednak coś więcej niż mit. Może to sprawdźmy. Ale najpierw muszę naprawić modliszkę, zanim dorwą ją jeźdźcy. Będę cię eskortował i osłaniał podczas napraw. Naprawdę jest taki twardy? Nie licząc Sir, to najlepszy ze wszystkich strzelców. Dobra, zajmiemy się modliszką. Zobaczę, co jest w lesie. Dzięki, Kal. Gdy tylko odzyskam pełną sprawność, szybko dołączę do ciebie przy węźle. Naprzód! Spokojnie, zabytku. Kiedy oni pędzą ku przygodzie, może trochę opanujesz przepustnicę. Chodź ze mną. Skalibruję cię, wyczyszczę i opowiem ci, co cię ominęło. Kal, zamknę salon, żeby jeźdźcy nam go nie zdewastowali. Skorzystaj z tylnego wyjścia. Dobra. Eksploruj salon Pyluny, czy Pajluny. Dzięki staraniom Kala, azyl wędrowca wciąż się rozwija. Dostępne są teraz nowe sklepy i zajęcia. Masz teraz dostęp do sklepu domy w placówce na Kobo. Można tu wymienić rzadkie materiały znalezione na Kobo. No proszę. Więc w końcu, podczas przemierzania galaktyki, Kal może spotkać nowych mieszkańców, którzy pomogą w rozbudowie azylu wędrowca. Wracaj tu po zwerbowaniu ich na Kobo. Proszę. Opowiedz mi o jeźdźcach chaosu. Słaba klientela. Uzbrojeni po zęby, a w odwodzie mają zhakowane droidy. Z takimi to nie przelewki. Nie to chciałbym usłyszeć od swojego ochroniarza, gościu. Spokojnie. Jesteś w dobrych rękach. Nic ci nie będzie, Gris. Skoro tak mówisz... Dobrze widzieć, że sobie poradziłeś. To jak się potoczyły sprawy? Brawo, nie żyje. Tak czułem. Przykro mi, Kal. Wiem, że był dla ciebie ważny. Był dobrym przyjacielem. Wszyscy byli. Będę tęsknił. Nie da się ukryć. To była załoga jedyna w swoim rodzaju. No, Gaps. Brawo. Bliźniaki. Zżyliśmy się. Rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie siedzisz w tym sam. Dobrze, że cię mam, Bołd. Możesz na mnie liczyć. No chociaż ty przeżyj te wydarzenia. Dzięki za opiekę nad Grisem, gdy badam ten trop. Im więcej rąk, tym więcej zabawy, nie? Raczej kłopotów. Nie mogę się doczekać. Miej oko na Grisa, dobra? Nie martw się, Kal. Rozwikłaj leśną tajemnicę, a ja zajmę się Grisem. Ciekawe co, Gris na to? Ty zajmij się węzłem, czymkolwiek on jest. My zadbamy o modliszkę. Miło z waszej strony. Jak ci się żyje na Kobo? Zostawiłeś wszystko tak, jak chciałeś? Musiałem, młody. W
trzymać się z dala od Imperium, od pomiotów Haksjonu, uciec od tych wszystkich problemów. Kłopoty zawsze nas znajdują, Gris. Jeszcze tego nie wiesz? Serio? Tak jak ten stary droid, tak? Zi zwiastuje kłopoty? Kpisz sobie ze mnie, rzuca się w oczy jak wózek na wyścigu ścigaczy. Ale wybredny nie jestem. Jeśli spotkasz jeszcze jakąś zagubioną duszyczkę po przejściach, wyślij ją do salonu. Słyszysz? Przydałaby się tu mała awantura. Jak sobie życzysz. Ciekawe, czy na Kobo będą jakieś legendy o mnie. Może rozpuszczę jedną czy dwie plotki. Śmiało. Ja muszę się skupić na rozpracowaniu twojego koleżki. No tak swoją drogą, jako że tak się ucieszył Gris na wiadomość o miejscu pełnym skarbów, to coś mi mówi, że jednak się Gris zdecyduje na to, żeby dołączyć do naszej wyprawy. Byłoby ciekawie. Szczerze mówiąc, mocno na to liczę. Gris robi się nerwowy na widok brudu. Jasne. W każdym razie mocno na to liczę, żeby faktycznie dołączył do nas jak za starych dobrych czasów, a kiedyś mam nadzieję, że również pozostali, czyli Merin oraz Sir do nas dołączą. Póki co to wszystko z mojej strony. Rozejrzymy się tu jeszcze na pewno w następnym odcinku, do którego już teraz z góry serdecznie zapraszam. Cześć!